No i jeszcze jeden rzut okiem na dzisiejsze wykonane prace. Czyli już do końca ten pokoik, tylko wysprzątanie. Listwy już też są tam pościągane, folia. Tylko będzie do uprzątnięcia. Tak to wygląda. Dobra. Tutaj zostanie na górze jeszcze. Tak, tutaj ten pokoik też już jest, tu tylko folia, no i wysprzątanie. Ten pokój jest zagruntowany, czy pokój, pralnia. Pralnia tutaj jest zagruntowana, będą tynkować. Dobra, to wszystko elegancko. Klatka schodowa wyszła, tak? I jeszcze tak, jeszcze końcówka będzie do zrobienia, czyli ten front, ale ładnie jest. Tutaj zostanie im tylko również front. Cały tutaj już hall jest zrobiony. No i tutaj dodatkowo dałem im pracę, bo stwierdziłem, znaczy żona bardziej stwierdziła niż ja, że nie wyrobię się po prostu. No, za dużo tych prac sobie wziąłem na głowę i że się nie wyrobię. Także garderobę też będą tynkować. No, a tak wygląda sypialnia. Tutaj też jeszcze folia do ściągnięcia. No ale już jest elegancko, jaśniutko. Zupełnie inaczej niż było. O. Widok na ogród. Tak to wygląda. No, jeszcze muszę sprzątnąć swoje robocze miejsce. Na dole też pojechali kilka ścian, nawet ścianę w łazience nie zauważyłem. Dopiero teraz jak wchodziłem, zauważyłem, że ścianę w łazience jedną upędzlowali, a na dole zrobili trzy ścianki. Tak więc no idzie im, czyli tutaj zostanie dwa pomieszczenia i dwa fronty, a na dole, no a na dole jeszcze trochę prac. Dobra, to tyle na dziś z budowy. Zacząłem szalować taras, ale niestety pojawiły się komplikacje, jeżeli chodzi o wysokość, ocieplenia, tam szlifty i tego wszystkiego, no i muszę sobie na spokojnie przysiąść i wszystko po prostu powymierzać, policzyć. Prośbę mam do Was, jak będziecie na forum tam no, czytali, podeślijcie mi, jak macie jakiś tam link na jakiś fajny program do obróbki filmów, bo mój to niestety na YouTubie trochę za słaby jest jak dla mnie. A z kolei no kilka sobie ściągnąłem, ale tam jakieś nie można wyłączyć, motywy są typu jak już obrobię, to jest przez cały pasek logo firmy, w której obrabiałem te zdjęcia, a raczej te filmy. Także no to też trochę słabo to wygląda. No to na tyle. Jeszcze jedna rzecz. Też jakbyście mieli jakieś tam firmę godną polecenia, która dobrze robi, no a sami wiecie, niedrogo, barierki szklane na taras. Ile ja tu tego mam? Zaraz Wam pokażę. Ja mam tu tego 8 metrów bieżących barierki szklanej. No właśnie, bo ceny są kosmiczne, a pewnie wyszukam w swoim zakresie również jakiejś firmy fajnej, no ale może kogoś tam macie jednego polecenia, co fajnie robi, tanio. To nie chodzi mi o to za grosze, ale sami wiecie, tak? Każdy grosz się liczy. Dobra, to na tyle. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i tyle. Do następnego razu. Cześć.